Aż jestem ciekaw, co mnie czeka dziś. Kolejny odcinek, a który to już jest chyba czwarty. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy, drodzy widzowie. Część druga. Jako, że nieustannie tam wracamy, mniemam, że uważasz ów proces za sensowny. Tak. Oj, mam zależnie od pora, ścieżka topora. Postęp, jasność. Muszę doprowadzić do końca. Bardzo chyba wichury może być też git. Łatwo się można zgubić, no to jest... Wstrząsająca siła, sprawny unik. Sprawny unik może być. Czyli troszkę we włócznie inwestujemy przy tym podejściu. O! A to kto? Opowiadano nim jeszcze w czasach odbudowy. Nie sądziłem, że mówiono tak dosłownie. Przyznam ci to, bracie, twoja technika znacząco się poprawiła. Potrzebowałem jego mocy, by zemścić się na bogach. Myślałem, że nie mam wyboru. Nie miałeś wyboru? Mogłeś przykładowo nie wyrywać mi głowy z ciała. Była taka możliwość. I powrócił. Ale nie to było najgorsze, prawda, Kratosie? Zabicie mnie pozbawiło Grecję słońca. Ludzie pogrążyli się w wiecznym zimnie i mroku. Ziemia przestała przynosić plony. Na naszą ojczyznę zstąpił głód. Nie żeby cię to obchodziło. Dosyć. On jest zgorzkniały, prawda? Kratosie... Jestem ciekaw, czy twoja decyzja o pozbawieniu Heliosa głowy wynikała z osobistych pobudek, czy była tylko środkiem do celu? To nie było nic osobistego. Znałem go na długo. A jest jeszcze jeden świat, którego nie odwiedziłem. Takie mam wrażenie. Jak każdy bóg. Wybacz, że się wtrącam, przyjacielu, ale pora na mnie. Więc powodzenia. Gdzie wychodzisz? Ty, to nieźle po lewej. Mordo, jak to jest lewa. Czemu nie używam ostrzy? Czasem używam, czasem nie. Tak różnie. Staram się zmieniać w zależności od tego, co się dzieje, jakich mam przeciwników. Wybacz mi, Kratosie,
Ale zanim przyszedłeś do mnie po raz pierwszy, słyszałem, jak zmagasz się z symboliką swej dawnej pozycji. Czy mogę przedstawić ci moją perspektywę? Możesz. Zanim zostałem bogiem wojny, wahałem się tak samo jak... Dobra, Bosik. Obawiałem się, że... Przepraszam, że przeszkadzam, ale powinniśmy ruszyć. Zatem do zobaczenia. Szumadla! Myślałem, że go tam wrzuci w przepaść. Teraz by się przydało życia trochę więcej, bo mam dość mało. A idziemy na drugiego bosika. To jest dobre pytanie, co teraz? Znakomicie, droga powinna być wolna. W górę i naprzód. To mi się nie udało chyba ostatnio. Kto tym razem? Thor? Nie, Modi. Modi? Zaraz spuści nam lanie! Blinder Mudr! O kurde, ty, ale chłop jest mocny! Zaraz nas popieści! Żeby już jedno życie tu leżało, nie? Zaraz spuści nam lanie! Uwaga, za tobą! Ty, no żadnego życia tu nie ma. Zaraz nas popieści.
Jest tam życie. Zaraz spuści nam lanie. Ojej. Uwaga, zabiorą! Eldinga trefa! Ojej. Eldinga flał! Jeszcze. Powinno się udać teraz. Raczej się... Co? Ha! Wyłuskiwanie z pamięci akurat syna twora. Dobra. Ciekawe. Myślałem, że drugi etap. Czyżby znowu tyr? Chyba jeszcze ze mną nie skończyłeś. Co byśmy nie zapomnieli, Kratosie? Twojemu czynowi towarzyszyły konkretne okoliczności. Ocaliłem ci życie. Tak! A ty w podziemce dosłownie urwałeś mi głowę. Wyobraź sobie, co by było, gdyby twoi nowi znajomi dowiedzieli się, jak traktowałeś starych. Ale oczywiście nie jesteś tą samą osobą. Teraz jedynie sprawiasz, że druhowie... On tak całą grę musi pierdzielić. Dzięki temu o wiele łatwiej jest winić innych. Wiem, że jesteś projekcją umysłu, ale śmierć, którą ci zadałem, była niesprawiedliwa. O, poruszające, tak. Nie warte śliny, której trzeba by było, byś to wymamrotał. Nie rób tego więcej. Nikt nie chce tego od ciebie słyszeć. Nie wiem, co to jest. Dla ciebie na pamiątkę. Naprawdę liczę, że przyniesie ci niewyobrażalne będzie. Ciebie też przechodzą dreszcze? Zdaje się cię osądzać. Zawsze szukać przewagi. To dla ciebie jakaś gra? Zaczyna się. Tęskniłeś za tymi śliskimi draniami, prawda?
Wyswobodź się, stary! Chyba mi kombo siadło. Minotaur! I kto tu jest w połowie człowiekiem? Szarżuje na nas! Ci dopiero zwrot akcji. Kurde, nie mogę. Nie ubiega. Ale mocny skurwo. Kurde. Mocny. Tylko nie wiem, czy teraz w tym momencie będę musiał z powrotem ubić tego... jednego bossa no i drugiego wracamy. I dopiero tu wrócimy, czy co? Niczego nader ważnego, prawda? Valhalla ma dla ciebie dar. Jakbym miał kamień wskrzeszenia, to bym go porobił. Tarczowniczko. Użyj tego. Ten, kto umie się przystosować, panuje nad losem. Chciałabym ci opowiedzieć historię, która pomoże ci w zmaganiach. Podobno lubisz opowieści. Mam dla ciebie jedną. Nie pozwól, by przeciwnicy wybrani przez Valhalę namieszali ci w głowie, bo inaczej znów cię pokonają. Tak, no to jest racja, że jak ubijam go, to po jakiejś tam części jego życia powinno... powinno pojawiać się życie dla mnie też, powinno gdzieś tam wypadać. Znów ten klucz. To nie koniec historii? Nie. Może, gdy czas pozwoli. Hmm.
Mrozu, dziękuję za nowego subika, witam. Odwet HDS-u. Tyże, wcześniej mówiłeś do mnie, jakbym chciał przewodzić, jakbym był kimś, za kim można podążać. Twoja samokrytyka, słuszna czy nie, ma dobre odzwierciedlenie w Walhalli. Nie bez powodu w twoim umyśle pojawił się tron, to coś więcej niż symbol, to wyzwanie, by ponownie się zaprzeczyć. Mimir ma rację, masz moc. Tyże, wybacz, że przerywam, ale Kratos musi spieszyć na przód. Nie pozwólcie tym przeszkadzać. Twojej prawej! No i tu na przykład sobie leży życie. Nie wiem po co. Ta czaszka była chyba tam, no nie? Od tu. Ta. Tam jest ten, którego Valhalla ci wybrała! Sparuj i uderz! Prawie mi wyszło. Dobra, powoli ubijać konsekwentnie. Tego ptaka pierdzielonego. Tak, ulta trzeba zostawić na tego Minotaura. Zaczął przyzywać innych. To jest bez sensu, jak on cały czas przeżywa kogoś. To jest, zaraz tu będzie dorwanie trzy ptaki. Dobra, pierdziele, bo nie dam rady inaczej. Uwaga z prawej! Uwaga!
Byle mieć kamień wskrzeszenia tam, nie? Też zrobi robotę. Uważaj na ogon! Ładny zgon! Valhalla będzie pod wrażeniem! I teraz tak, czy tutaj było gdzieś życie jeszcze? No oczywiście, że nie. Pół życia nie mam, idę na większego bossa. O, jest życie, dobra. To jest właśnie, że fajnie jakbyście tu wchodzili i tu by wam się odświeżało. Życie i szał po prostu, nie? Droga chyba jest wolna. Ruszamy, gdy będziesz gotów. I patrzcie teraz. Ja, to ktoś inny. Co jest? Za tobą, uważaj! Ja ci zaraz wezwę, kurde, kogoś, albo życie odnowię. O, źle. Ta, ten jest słabszy, to widać od razu. Ten dostał szybki oklep. Wróć do Tyra. I co, solóweczka z Tyrem? Czy to jest nowy dodatek? Tak. Kratosie, jeśli chodzi o kapitana, potrzebowałeś klucza, aby kogoś uratować. Czemu cię to gnębi? Twoje działania wydają się usprawiedliwione. Kapitan został pożarty przez Hydrę, zanim zdołał ją zabić. Gdy wdarłem się do jej paszczy, by odzyskać klucz, znalazłem tego mężczyznę. Jakimś cudem przeżył. Bracie, lepiej wróćmy do tego później, zgoda? Pojeda do ropuchy, jak wkurzały. W końcu grasz w porządną grę, siemano. O, to jest ciężkie akurat, ten dodatek jest ciężki. Zabierają ci, kurde, umiejętności, musisz klepać bez... Jepszone żabojady. Dawid, grałeś w ogóle w te, w God of War jakiegoś? Aż się boję, co tu będzie znowu. Wróciłem, rozchmurz się! O,
Odblokuj do... A ty! Tu jest ta syrena znowu. Ja pierdziele, ile razy jeszcze ją muszę naklepać? A nie, czy to nie jest Minotaur? A, to będzie z Minotaurem, o fuckem. Dobra, jak najmniej życia stracić teraz? Kurde, przed chwilą mnie ubił już mędziarz. Jest pod ziemią! Nie, to inne coś. Na mordę! Odpalamy! Ale się powiedziałem. Ale kombo siedzi. Jodź się. Uwaga, nurkuję. A co on, Verstappen? To są wkurwające akurat. I teraz Minotaur chyba wychodzi. Ta. Panie Minotaurze, aż na mordę od razu. To sobie trochę życia odnowić. Ale patrzcie, jak on jest mocny, jak go klepię tym. Dopiero jeden pasek życia mu zdjąłem. Wciąż jesteś potworem. On się wkurwił. Szarżuje na nas. Jadą przez filar. Porzucajmy trochę w niego, co? A bo on tak atakuje. Po debilnemu. Ty się... Jeszcze trochę ten pasek by się dopełnił u góry. Tak jest! Ale teraz to wjechałem. No. Wybrańcy Walhali 1 na 5. Zajebiście. To się nacieszyłem. Mhm. Stupcaj, nawet z tobą nie walczy. Idź. Cóż, nieważne czemu Walhalla chciała ich matki. Co? Widzę przeciwnika, którego masz zgładzić. Ja też. Masz się nie wtrącać, typie. Dostępna jest nowa arena. O. To chyba poziom trudny, o ten. Ten żółty, z tego co ja pamiętam. Intrygujące. Smokotka, aby zadziałał cię na śmierć.
synu! Tupie mam ten ogon! Uwaga! Za tobą! Muszą się wnosić! Twoje lewej! Ty, jak tu jest znowu ten Minotaur chyba? Nie, no nie gadaj. Prawej! Nieduża, już nieduża. Wypierdzielaj. Co się trącasz? Jeszcze jedno. Kurde, znowu będę tego szukał tydzień. To ty jesteś do ubicia? Tym trudniejszych masz przeciwników. Ogólnie najgorsze to jest wrócić. Uwaga! Za tobą! Kurde, gdzie jest to przejście? Z twojej lewej!
Jest, dobra, mamy to. Teraz i tak mnie czeka jakaś walka jeszcze trudniejsza, bo to przekierujemy się na górę. O, jest tyr. Pokonaj tyra, no wiedziałem. Który raz? Wyczekiwałem twojego powrotu. Chcę ci zaprezentować kolejną broń z moich podróży. Gotowy na pokaz? Broń w górę! Nie hamuj się, ja tego nie zrobię. Czekam, bo mi się odpalił ten. Pokaż spartańską wytrwałość. Patrz, jak mało mu zabieram życia. Czuję lęk, kiedy zagrożę naprawdę. Żeby ten biały pasek się naładował. To jest najważniejsze. Nie, złapał mnie gduj, kurde, puść mnie. Brąź się. Dawaj teraz. No ile, żeby ten pasek jeszcze napełnił? Tak, tak. O, i mogę paść teraz. Powiedz, Kratosie, szczerze, co czułeś, pogrążając powiedz swoją czemu? Ojczyznę w mroku? Nie chciałem, by kraina ucierpiała, ale o nic już nie dbałem. Zatraciłem się we wściekłości i zemście. Nie o to pytałem. Co czułeś w tamtej chwili, kiedy oddałeś duszę ciemności? Ziomkowi się na pogawędki zabiera, kurde. W pewnym momencie muszę ich zabijać. Czułem się prawdziwy. Uchodź przed mrokiem, bracie! Za tobą, uwaga! Tam, trochę światła! Broń w górę! Niech bitwa rozjaśni. Kurde, ciągle mnie łapie tutaj. Ciemności nadejdź! Myrko! Bracie, stań w świetle! Uwaga, za tobą! Broń się! Tam jest trochę światła! Przy okazji piękna broda! Uch!
już nieduża. Uchodź przed mrokiem, bracie! Chyba jest. Nie mów, że mnie... Mam kamień, mam, no. Ale chciałem bez. Poddaję się, wygrałeś. Bardzo dobrze. Sądzę, że nie byłeś obojętny, Kratosie. Czułeś się zraniony. Głęboko zraniony. I załatwiłeś to niezbyt umiejętnie. Zaraz. To ty przywróciłeś słońce? Wziąłeś rydwan Heliosa i umieściłeś słońce na nieboskłonie, poświęcając przy tym siebie? Tak. Spadałem ku śmierci i uratował mnie Helios. Ale... to wspomnienie wydarzyło się, zanim go zabiłem. Moje zło miało się dopiero zrodzić. Jaki w tym sens? Twoje dziedzictwo od zawsze było skomplikowane. A bycie dobrym nie jest ostatecznym celem, lecz sposobem na życie. Nieszczęścia mogą nas zrzucić w mroczną otchłań. Oprzemy się jej tylko dzięki mądrości i czujności. Teraz radzisz sobie już lepiej niż w przeszłości. Można rzec, że słyszysz w głowie lepsze głosy. Na razie chyba wystarczy. Masz sporo do przemyślenia. Tak. Wracajmy na plażę. Bądź dumny ze swoich osiągnięć, Kratosie. Do zobaczenia. Zdaje się, że robisz postępy, czymkolwiek się zajmujesz. Możliwe. Posłuchaj. Wiem, że przeze mnie czułeś, że oczekujemy od ciebie zbyt wiele. Ale musisz wiedzieć, że nie proszę cię, byś zmienił to, jaki jesteś, ani kim jesteś. Musieliśmy zburzyć stary świat, by zbudować nowy. Pozbieraliśmy kawałki i poskładaliśmy je na nowo. Rzadko ma się taką szansę. Dokonałeś tu czegoś. A dla niektórych stałeś się symbolem zmiany. Zazwyczaj cieszy mnie sama świadomość, że jesteś częścią Rady. A w inne dni? Zyskałeś prawo głosu. Korzystaj z niego, jak zechcesz. Czyli ukończono praca czujność numer 2. Rozpocznij kolejną próbę, jak będziesz gotowy. Pomoże ci w zmaganiach. Dobra. Świeże nagrody, a na przystawkę nowe możliwości. Podobno lubisz opowieści. Mam dla ciebie. Bycie lepsze. O, nie było właśnie, łatwiej. Zdrowie. Cyk. Maksymalna wartość szału, to też się przyda zawsze, nie? Statystyki, obrona runy. Czas odnowienia. W to będziemy inwestować. To się opłaca. Kliwy wygląd. Na razie nie ruszam. Pamiętaj o witalności. Co dawała witalność w ogóle? Bo już właśnie nie pamiętam tego.
Ile my tu zrobiliśmy już? Zaproszenie, potem były powrót do domu, gospodarz, akceptacja, czujność. A, tu kolejna praca przed nami. Nie, witalność to nie jest zdrowie. Chyba. O, ja się nie mylę. To jest też w sumie ważne, jak tak patrzę, bo jak sobie to zupgrade'ujemy, to będę dostawał lepsze runiczne ataki po wejściu tam. Także to też na plus. Myślę, że idę Olo. Nie wiem, gdzie się wygląd... A, tutaj chyba. Nie. Tutaj niżej był wygląd? O tu. Zmienimy sobie. O, ten jest w sumie fajny. Czyli Zeusa. Dobra, zróbmy. Lewiatan. Tak pod silwerek go zrobimy teraz. Ten. Zamiast tej czerwieni. A gdzie mogę? Pancerz na biodra. Aha, dobra, to jest to. Nawet nie wiem, czy ten srebrny mi się bardziej nie podoba niż ten poprzedni. Dobra. Mów dalej. Dawno temu, zanim zostałam Walkirią, byłam znachorką w niewielkiej wiosce. Ojciec nauczył mnie wykorzystywać zioła i naturalne mikstury. Dla niego, zielarza z dziada, pradziada, były to jedyne prawdziwe lekarstwa. Ale kiedy byłam w mieście, zobaczyłam uzdrowicieli, którzy leczyli pacjentów wyłącznie magią. Widziałam, że to działa jak nic innego. Powiedziałam o tym ojcu, ale odparł, że jest to sprzeczne z jego filozofią. Że to groźny sposób, który niszczy tradycje. Jako dobra córka uszanowałam jego poglądy. Ale wszystko się zmieniło, gdy zachorował. To dobry moment, żeby się zatrzymać. Kiedy zajdziesz nieco dalej, zdradzę ci kolejną część tej historii. Dobra. Mistrz nie walczy po to, żeby przetrwać. Lecz żeby rozwijać się z każdą potyczką. Mów dalej. Nie miałam tyle szczęścia, co niektóre z moich sióstr. Nie szkolono mnie od maleńkości. Byłam córką biednego oberżysty. Właściwie to nie łączyły nas więzy krwi. Przygarnął mnie, kiedy zostałam porzucona na jego progu. Nie miałam wielu zalet. Ilekroć ktoś prosił się o cięgi, nie zastanawiałam się zbyt długo. Przysporzyłam sobie w ten sposób sporo kłopotów, ale nauczyłam się walczyć. Na razie wystarczy. Dobra. Później. Drodzy widzowie, zapisujemy sobie tu gierkę w takim razie i widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Totalnie nie wiem, ile jeszcze zostało do końca, w którym miejscu my jesteśmy, bo to jest tak zapętlone wszystko, że ciężko powiedzieć. No ale mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj kilka fajnych walk było za nami już w sumie. Jest.
i widzimy się jutro. Trzymajcie się. Elo, dobrego dnia.